Porozmawiajmy o życiu. Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Grzegorz Kasjaniuk i nasz gość. Ksiądz Jacek Trykoszko, witam wszystkich serdecznie. Witamy Państwa. 12 kroków wreszcie żyć, 12 kroków ku pełni życia. Kontynuujemy temat programu warsztatów. Dzisiaj krok piąty. Krok piąty, tak jest. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Za nami 4 kroki. Przed nami jeszcze solidne kilka kroków do omówienia całego tematu. Nie powiem, że jesteśmy na półmetku, bo dopiero za 2 tygodnie będziemy na półmetku tego tematu, ale jednak dochodzimy do kroku, który jest szczególny. Szczególny dlatego, że jest to, tak jak wcześniej mówiłem, przyznanie się przed sobą, przed Panem Bogiem i przed drugim człowiekiem do tego wszystkiego, co było odkryciem moim, chociażby 4. kroku. Przypomnę taki moralny obrachunek, którym staraliśmy się jakoś poznać to wszystko, co nam w życiu przeszkadza w tym pełnym wolności funkcjonowaniu i także jakoś poznać te zasoby, które mi pozwalają iść do przodu. To było jakby zapoznanie się z tą mroczną stroną własnego życia, jak i z tym, co to jest moją siłą, to jest moją mocną stroną. No, bardziej jednak interesujące w pewnym okresie poznawania siebie jest poznanie właśnie tych istoty, tych błędów, czy tych wszystkich sposobów, które w życiu stosowaliśmy, a które sprowadziły nas do miejsca, w którym obecnie jesteśmy. Przypomnijmy, przeszliśmy następujące kroki w pracy na warsztacie, który ma na celu zdrowie duchowe i psychiczne, 12 kroków. Pierwszy, przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem. Drugi krok, uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie. Trzeci krok. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, na ile go pojmujemy. I czwarty krok, do którego właśnie robiliśmy odniesienie. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy. I teraz stawiamy krok piąty. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie, drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Na tym kroku teraz będziemy się koncentrować, omawiać go. Usłyszymy się po muzycznej przerwie. Porozmawiajmy o życiu. Wracamy do omówienia 5. kroku z 12 warsztatów Wreszcie Żyć, 12 kroków ku pełni życia. Ze mną jest ksiądz Jacek Trykoszko, salezjanin z Olsztyna, z parafii pod wezwaniem Wspomożycielki Wiernych. I z nim łączę się telefonicznie, żeby Państwu ten kolejny krok przedstawić. Bez ukrywania. Mamy tutaj Pana Boga, mamy siebie i drugiego człowieka. Chyba z tym drugim człowiekiem jest najgorzej, z tym wyznaniem, bez ukrywania. Zgadza się. Z tym drugim człowiekiem jest najgorzej. Może nie najgorzej, ale najtrudniej na pewno. Dlatego, że drugi człowiek jest jakby takim zwierciadłem, w którym się przeglądamy. Drugi człowiek jest to ten, którego często podejrzewaliśmy o złe intencje wobec nas, że jest to ktoś, kogo się należy obawiać, kogoś, kto może być wrogo do nas nastawiony, kogoś, przed kim trzeba się w jakiś sposób ukrywać, aby nie zostać zranionymi, aby nie zostać w jakiś sposób odrzuconymi. Dlatego też ten drugi człowiek może budzić lęk, przed którym możemy czuć wstyd takiego obnażenia, czyli pokazania prawdy o sobie. No, to jest wszystko związane z tym, że nie chcemy być może kolejny już raz w naszym życiu jakoś odrzuceni, źle zrozumiani, czy potępieni nawet. Jest to z pewnością ta trudność, żeby drugi człowiek nie spojrzał na nas właśnie tym wzrokiem sędziego.
Ale z drugiej strony musimy z kimś porozmawiać, bo całe doświadczenie warsztatów tych poprzednich kroków pokazuje, że nie możemy żyć samotnie z gnębiącymi problemami i nawet skazami charakteru, które, no, można tak powiedzieć, mocno zaostrzają te problemy, jeżeli się żyje samotnie. I tutaj kwestia wyjścia z izolacji, z tego życia w izolacji, z dręczących takich zmur przeszłości. Tu potrzebny jest właśnie też ten ktoś, z kim można porozmawiać. I to jest bardzo istotne. To przełamanie następowało w poprzednich krokach, zwłaszcza po tym czwartym. Wydaje się, że możemy być już na to gotowi, żeby nie tyle skonfrontować się, ale żeby właśnie wyznać. Ten czwarty krok to jest schodzenie do tej ciemnej piwnicy, odkrywanie mrocznych zakamarków naszych wewnętrznych pokładów, ale później właśnie te mroczne, że tak powiem, zakamarki, czyli nasze sekrety, które dotychczas jakoś tak skrzętnie ukrywaliśmy, staraliśmy się, no właśnie, mieć to gdzieś głęboko ukryte. Trzeba wyciągnąć na wierzch, aby mogły być uzdrowione. Jak to ktoś powiedział pięknie, że jesteś tak chory, jakie są twoje sekrety. Na ile coś ukrywam, na tyle pozostanę jakby nieuleczony z tego, co jest moim problemem. I na ile zdołam z odwagą to wyciągnąć na światło dzienne, jakby upublicznić, można tak powiedzieć, wtedy przestają mnie w jakiś sposób niszczyć i mogą być uzdrowione poprzez to, że drugi człowiek mnie przyjmie takim, jakim jestem, z moją trudnością, z moim problemem, którym przeżywam, z moją słabością, z moimi błędami, z historią mojego życia. I właśnie to wyjście, już skoncentrowaliśmy się na drugim człowieku, to wyjście naprzeciw drugiego człowieka, znalezienie tej osoby, która mnie wysłucha i której powierzę moją historię życia i istotę moich błędów, może mi pomóc w wyjściu właśnie z tej izolacji, a tej drugiej osoby, przyjęcie mnie, czy zaakceptowanie właśnie z tym wszystkim, co jest tą moją ciemną, mroczną stroną, da mi jakby to poczucie wiary w siebie, że jeżeli drugi człowiek mnie przyjmuje, to znaczy, że mam jakąś wartość, że tą wartość mogę odbudować sobie. Jest to nieoceniona pomoc właśnie tego drugiego człowieka, właśnie tej kwestii budowania swojej wartości. Obserwując, tutaj odnoszę się do twojego doświadczenia, obserwując uczestników programu warsztatów, czy nie jest jakaś chęć ominięcia jednak tego piątego kroku, wynikająca z lęku i oporu przed zrobieniem takiego wyznania, bo ten lęk i opór może być zbyt intensywny, może pojawić się jakaś chęć szukania łatwiejszej drogi, ograniczającej się do jakiegoś takiego ogólnikowego, jakiegoś bezbolesnego przyznania, że po prostu w tym swoim poprzednim życiu, w tych trudnych okresach, byliśmy na ogół kiepskimi aktorami i tyle. O, wiesz, ominięcie tego kroku równałoby się z tym, że nie wchodzimy później krok szósty i kolejny. Także jest ta świadomość, że pewnych etapów jakby nie da się przeskoczyć czy ominąć z uszczerbkiem, szkodą na całym procesie zdrowienia. I jest to ważny krok na tej drodze zdrowienia i myślę, że ta gotowość przychodzi, już jesteśmy w piątym kroku, przecież przeszliśmy cztery poprzednie kroki wraz z krokiem zawierzenia Panu Bogu swojego życia, powierzeniem się Mu. Oczywiście później to także będzie miało miejsce i przez cały czas, że tak powiem, w programie mamy jakby te stałe oddawanie siebie i swojego życia naszej sile wyższej. Niemniej jednak, no, nie wiem, jak inni uczestniczy mogę o sobie powiedzieć, natomiast, że
że ja cieszyłem się z tego kroku. Cieszyłem się i pomimo jakoś trudności może z wyborem osoby, której zaufam i powierzę swoją historię, no jakoś wydaje mi się, że czekałem na to, żeby móc tego dokonać. Poprzedzone ta rozmowa czy wyznanie drugiemu człowiekowi jest takim opowiadaniem swojej historii najpierw Panu Bogu i później samemu sobie, tak? To jest jakby też przygotowanie do tego spotkania z drugą osobą. No wszystko po to, żeby jakoś odkłamać siebie i pokazać siebie właśnie takiej wolności, jakim jestem naprawdę. Sobie też uświadamiałem, że kierowałem się bardzo często wyparciem, czy właśnie zakłamaniem i stanięcie wobec siebie takiej prawdzie, no pozwoliło mi też później zaakceptować siebie i te moje słabości i tą moją historię, którą nazywam historią mojego zbawienia. Odnosząc się do tego lęku i oporu przed zrobieniem tego wyznania, polegającego między innymi na tym, że często ma się w sobie gdzieś zakorzenione przy takich okazjach takie przeświadczenie, że nie należy wynosić własnych brudów, że najbardziej bolesne, upokarzające przeżycia powinny być taką tajemnicą osobistą, bo nikt się o tym nie dowie, niech pójdą one z nami do grobu. To jednak tutaj to, co właśnie powiedziałeś, pokazując swój przykład, że nie należy tego robić, że tego rodzaju skrytość jest nie tylko nierozsądna, ale także bardzo niebezpieczna, więc tak jest istotne przejście tego kroku w całej tej formacji warsztatu 12 kroków. Porozmawiajmy o życiu. Dzisiaj omawiamy z 12 kroków warsztatu Wreszcie Żyć, 12 kroków ku pełni życia, krok 5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Jestem razem z księdzem Jackiem Trykoszko, rozmawiamy, jest to bardzo mocna rozmowa dotykająca wnętrza człowieka, wyzbycia się tej skrytości, która się okazuje w tym oczyszczeniu siebie wobec Boga, wobec siebie samego i drugiego bliźniego jest trudna i w tej drodze niepożądana. Wracamy tutaj w 12 krokach do tego kroku i doświadczenia, że cena, jaką możemy zapłacić za ominięcie 5 kroku, bywa nieraz pewnie znacznie wyższa niż koszty naszych innych pokrąconych poglądów i postaw. Bo niektórzy nie potrafią bez tego kroku wyjść ze swoich problemów. Przede wszystkim ukrywanie dalej tego, co jest istotą moich błędów, co było moim udziałem, co jest moim udziałem, co jest tą moją trudnością, byłoby, że tak powiem, trwaniem dalej w izolacji, dalej trwaniem w lęku, dalej trwaniem w jakimś poczuciu winy i wstydzie. Oczywiście samo wyznanie może drugiemu człowiekowi też wzbudza w nas to wszystko, o czym przed chwilą mówiłem. Może jest to wstydliwe, może jest to trudne do wypowiedzenia. Oczywiście są te obawy, czy to wszystko jakby nie obciąży zbytnio tego drugiego człowieka i czy będzie umiał to przyjąć. Dlatego też wybór tej osoby i powierzenie mu tego wszystkiego, zaufanie mu jest niezwykle istotne, ważne. Na pewno łączy się to z jakimś rozeznaniem takim i z modlitwą o to, żeby Pan Bóg mi taką osobę dał. I mówi się też, że jeżeli nie masz takiej osoby jeszcze, nie znalazłeś takiej osoby, robiąc ten 5 krok, w danym momencie jakby nie masz tej osoby wybranej,
to znaczy, że chyba jeszcze nie jesteś gotowy na to wyznanie dokładnie. Dlatego też myślę, że tutaj jest potrzebna ta prośba, modlitwa do Ducha Świętego o to, żeby ta gotowość przyszła, aby znalazł się człowiek, który podźwignie po prostu to moje wyznanie, moją historię. Praktyka wyznawania drugiemu człowiekowi własnych wad przecież jest znana od wieków. Jej znaczenie znajdowało potwierdzenie przecież w każdej epoce. Zawsze ona była ważnym składnikiem życia ludzi religijnych, dla których istotne są wartości duchowe. Ale ważne w tym wszystkim jest to, że możemy dojść do uwolnienia się od zgubnych obsesji wtedy, dopóki sami nie okażemy gotowości, by się od nich uwolnić. Gotowość, żeby to wszystko, co stanowiło jakby złudne poczucie bezpieczeństwa, jest na pewno tutaj kluczowe. Gotowość pożegnania się z tymi starymi schematami, mechanizmami i strategiami jest, myślę, że też tą gotowością, która dojrzewa podczas warsztatu i ufamy, że ona właśnie do tego piątego kroku gdzieś tam kiełkowała, dojrzewała i ona przez cały, można powiedzieć, przez cały czas trwania warsztatu, a nawet cały czas trwania programu 12-krokowego, czyli przez całe życie, w jaki sposób nas się kształtuje. W różnych okresach życia mamy różną gotowość życia nowymi strategiami życia, a nie przeżycia, czyli życia pełniejszego, życia właśnie w takiej zgodzie ze sobą, z Bogiem, z drugim człowiekiem. Życia, które oparte jest na prawdzie, a nie zakłamane. Także na pewno jest to proces ciągły, permanentny, któremu jesteśmy, wobec którego jesteśmy, myślę, coraz bardziej otwarci, też coraz bardziej doświadczając skutków naszych wyborów. Tak? Pojawiły się tutaj już pewne elementy, ale tak konkretnie, czego możemy oczekiwać po realizacji piątego kroku? No, wyjścia z izolacji, akceptacji większej siebie, zrozumienia przede wszystkim, że ta historia moja jest historią mojego zbawienia. Że w tej historii ma miejsce Bóg, który uzdrawia. Uzdrawia moje zranienia, wyprowadza mnie na wolność. Jest to na pewno wyjście w kierunku drugiego człowieka i próba nawiązania z nim relacji. W ogóle ten piąty krok jest to krok, można powiedzieć, relacyjny i jakoś porządkuje właśnie tę relację w trzech wymiarach. Ja, Pan Bóg, ja z samym sobą i ja z drugim człowiekiem. Czyli ten krok staje się początkiem prawdziwej wspólnoty i z ludźmi, i z Bogiem. No tak, jakoś oczyszczeniem relacji, czy wejściem na nowy poziom jakby relacji. To może właśnie w ten sposób. Może pomóc uzyskać wiarę, że będą nam wybaczone wszystkie, nawet najgorsze myśli i uczynki? To wierzymy, że jeśli przyznajemy się, wyznajemy i jakieś skrusze pokazujemy swoją słabość, to na pewno możemy oczekiwać, że Bóg, że ja sam sobie wybaczę, że Bóg mi wybaczy, że ja sam sobie wybaczę i że takie wybaczenie otrzymam także od drugiego człowieka, który przyjmie mnie takim, jakim jestem, z moją słabością, wiedząc, że to jest ludzkie. Myślę, że każdy, kto słucha też takich wyznań, zdaję sobie sprawę, że sam boryka się z różnymi trudnościami. Jest to taka posługa, można powiedzieć, braterska, że nawzajem sobie jakoś, to znaczy nawzajem siebie przyjmujemy z naszą słabością. To myślę, że warto tutaj przytoczyć fragment z listu świętego Jakuba, który mówi: wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego,
byście odzyskali zdrowie. Można tutaj jeszcze bardzo konkretną sprawę zaznaczyć, nawiązując do poprzedniego kroku, czyli w rezultacie obrachunku moralnego zdaliśmy sobie sprawę z potrzeby wzajemnych wybaczeń, ale dopiero po śmiałej przeprawie przez piąty krok uzyskujemy wewnętrzną pewność, że jesteśmy gotowi przyjąć przebaczenie i przebaczyć innym. I w tym wszystkim, czy cenną nagrodą za odwagę w tym wyznaniu naszych błędów będzie pokora? No nie wiem, czy nagrodą jest pokora. Na pewno pokory potrzeba jest, żeby tego wszystkiego się podjąć. To już zakłada dużą pokorę, aby do tego, co jest istotą moich błędów, przyznać się i przed Bogiem, przed sobą samym, przed drugim człowiekiem. Czy nagrodą będzie pokora? Nagrodą moim zdaniem będzie większa wolność. Pewno będzie większa wolność i poczucie no właśnie tego, że jestem dzieckiem Bożym, dzieckiem poranionym, ale dzieckiem Bożym. Czyli pod wpływem piątego kroku uzyskujemy taki realistyczny, no chyba przede wszystkim uczciwy stosunek do siebie. Uczciwy, szczery, no właśnie, szczerość jest podstawą życia w prawdzie, życia w takiej wolności i myślę, że ta szczerość też w jakiś sposób nas uwalnia, jest takim przyczynkiem do naszego zdrowienia. Bo tak jak rozmawialiśmy przy okazji poprzedniego kroku, to rzeczywiście Mukan i szczerze powiedziawszy wywoływał wśród wielu niepokojącą refleksję, ponieważ stawaliśmy w prawdzie, okazało się, że samo oszukiwaliśmy się w tym wszystkim, co nas osaczało i to często przez całe życie. Jaką teraz możemy mieć pewność, że nadal nie tkwimy w samozłudzie? Myślę, że to spotkanie z drugim człowiekiem jest takim też oczekiwaniem na jakąś informację zwrotną. Dobrze by ten człowiek, któremu powierzamy nasze sekrety, nasze problemy, był właśnie na podobnym etapie rozwoju duchowego. Dobrze, żeby był to człowiek, który też gdzieś jest w tym programie 12 kroków. Czy drugi człowiek, czy grupa zawsze jakby stawia nas do pionu, czyli gdzieś te zafałszowania też wychodzą w tej konfrontacji z drugim człowiekiem. I ta informacja zwrotna, oczywiście bez oceniania, bez krytykowania, bez doradzania, może nam bardzo pomóc właśnie w tym spojrzeniu na siebie oczyma drugiego człowieka. Omawiamy program Wreszcie Żyć, 12 kroków ku pełni życia. Jesteśmy przy piątym kroku, ten piąty stawiamy. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. W studiu rozmawiamy z księdzem Jackiem Trykoszko, który podejmuje temat warsztatów. Po przerwie będziemy kontynuować rozmowę. Porozmawiajmy o życiu. Wracamy do tematu 12 kroków ku pełni życia. Krok piąty, bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Warsztat, który ma na celu zdrowie duchowe i psychiczne. 12 kroków wreszcie żyć. Wracamy do tematu i konkretu. Szczerość. Dopiero szczerość wobec drugiego człowieka jest dowodem szczerości wobec siebie i Boga. Czy tak może być? No widzisz, tutaj ułożone jest chyba nie bez przyczyny ta kolejność wyznania, czyli opowiedzenia swojego życia. Najpierw Panu Bogu wyznaję, to opowiadam moje życie, później samemu sobie i na końcu drugiemu człowiekowi. Szczerość w tych trzech relacjach jest jakby dopełniająca się, tak? Najpierw opowiadając Panu Bogu, słucham swojej opowieści i też dobrze, żeby to było to opowiadanie moje uczynione na głos wobec Pana Boga, żebym siebie usłyszał, żebym tę historię pierwszy raz usłyszał właśnie w świetle Jego obecności. Później wobec siebie jest to chyba też dosyć trudne, szczerość wobec siebie, ale
właśnie jest to na tyle ta szczerość potrzebna, żeby zmienił się trochę może obraz mnie samego, który noszę w pierwszym spotkaniu z Bogiem. No myślę, że ci, którzy doprowadzają do takiej sytuacji spotkania z nimi, opowiedzenia swoich historii, doświadczają jego przyjęcia, jego akceptacji. Jest to duchowe doświadczenie. Spotykając się ze sobą samym, myślę, że doświadczamy też takiego głębokiego współczucia i zrozumienia siebie samych, a w efekcie akceptacji też siebie, przyjęcia siebie takimi, jakimi jesteśmy. I w końcu z drugim człowiekiem jest no to spotkanie jakby uwieńczeniem tych spotkań i no jakby zamknięciem tego etapu wyjmowania czy wyciągania na powierzchnię moich trudności, problemów, moich tajemnic, moich sekretów, które nosiłem. I to wszystko jakby zamyka się właśnie w tym spotkaniu z drugim człowiekiem, jako no, ta klamra zamykająca etap przyznawania się do tego wszystkiego, stawania w prawdzie z Bogiem, samym sobą i drugim człowiekiem, poddawaniem tego światłu dziennemu i łasce Bożej. Silna wola, to jest bardzo ważne, bo ona jest tutaj potrzebna i właśnie w tym kroku, bo to tu stajemy wobec tej sytuacji, która wymaga tak silnej woli, na jaką tylko nas stać, właśnie tej rozmowy. Może ona być spowiedzią, ale z drugiej strony jakimś kierownictwem duchowym, tak? Ale jest tutaj kwestia wyboru jednak tej drugiej osoby, rozeznania, kto ma być tą osobą, o czym tutaj już rozmawialiśmy, ale w tym wszystkim jest najważniejsza ta silna wola, bo po tym wszystkim czeka nas właśnie niespodzianka, która wyjaśnia całe podejście do tego kroku, bo wtedy można zorientować się, że rozmowa nagle toczy się bez trudu i bardzo szybko nabiera konkretnego impetu. Tam nazwą może to wyznanie drugiemu człowiekowi, może nie tyle kierownictwem duchowym, co no właśnie takim jakby powiernictwem tego swojego sekretu, swojego ciężaru drugiej osobie, bo nie chodzi tutaj o doradzanie komuś, analizowanie, dlaczego tak się stało, że się stało, ale po prostu jakby mamy możliwość spojrzenia na fakty, które miały miejsce w moim życiu i na tę odpowiedzialność moją za to, co miało miejsce, tak? Koncentrując się właśnie na tej mojej odpowiedzialności, moim udziale tym, co miało miejsce destrukcyjnego w moim życiu. Mówiłeś tutaj o nagrodzie, tak? Dobrze cię zrozumiałem. Takiej niespodziance, którą jest ta nagroda. Niespodzianką, czy tam nagrodą w przechodzeniu tego piątego kroku jest jakieś takie wyzwolenie od ciężaru przeszłości. Jeśli to odbywa się w ramach generalnej spowiedzi, jest to związane z odpuszczeniem grzechów. Jeśli to jest poza spowiedzią, to oczywiście moją nagrodą jest to, że czuję się zrozumiany. Następuje jakby normalizacja tych moich problemów i czuję, że drugi człowiek przyjmuje mnie, współczuje mi i życzy mi dobra. Czyli moją nagrodą jest właśnie to zrzucenie tego ciężaru, który gdzieś tam zalegał i z którym być może przez wiele lat chodziłem. W konsekwencji przejścia tego kroku, miejsce ustępującego bólu może zająć kojący spokój, a jednocześnie połączenie pokory z pogodą ducha często prowadzi, uwaga, do jeszcze innego doświadczenia o niezwykłej wartości i wadze, bo podejrzewam niektórzy, zwłaszcza ateiści czy agnostycy, po przejściu piątego kroku, po raz pierwszy chyba tak mogą w życiu poczuć realną obecność
Boga i ten krok ku temu też prowadzi. Dodam tylko Państwu, podsumowując ten krok, a przypomnę, że omawialiśmy piąty krok, bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów z 12 kroków ku pełni życia programu Wreszcie Żyć, że to uczucie jedności z Bogiem i z człowiekiem, wyjście z izolacji dzięki otwartemu i uczciwemu ujawnieniu dręczącego nas brzemienia winy, prowadzi to wszystko w spokojne miejsce, w którym można przygotować się do kolejnych kroków zmierzających w kierunku pełnej i wartościowej sytuacji przeżywania życia. Naszym gościem był ksiądz Jacek Trykoszko. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Porozmawiajmy o życiu.